Niedawno znów się spotkałem ze zjawiskiem tak zwanego przepraszającego kościoła. To zjawisko zachodzi zazwyczaj wówczas, gdy mówi się prawdę na temat historii. Po prostu podaje się fakty, opowiada się o tym, co było. No ja tym razem opowiadałem o zwyczaju świętowania Bożego Ciała, święta katolickiego. Na to święto przygotowywano dużo drewna, dlatego że palono na nim ludzi. Ci ludzie, wijąc się w mękach, uświęcali to święto. Ogólnie Boże Ciało nie mogło się odbyć, jeśli nie palono w jego trakcie heretyków. Dlaczego ludzie na to patrzyli? Ano, ludzie na to patrzyli dlatego, że był im obiecany odpust zupełny grzechów w zamian za tak pouczającą i chrześcijańską rzecz, jak patrzenie na konających w bólu płonących ludzi, którzy ośmielili się myśleć troszeczkę inaczej niż ich sąsiedzi, nie do końca po katolicku, albo też po prostu zgodnie z Biblią byli posądzeni o to, że są czarownicami, głównie kobiety, albo czarownikami. No więc opowiadałem o zwyczaju obchodzenia świąt Bożego Ciała, od kiedy te święta powstały w zasadzie, a tu nagle usłyszałem w pewnym momencie głos sprzeciwu ze strony jakiejś katoliczki, ależ przecież Kościół za to przeprosił. Więc czemu o tym mówisz? Kościół za to przeprosił. Była to wręcz pretensja. No ja sobie pomyślałem, no po pierwsze, no Kościół, czyli kto? No skoro ktoś jest katolikiem, no to chyba on jest kościołem w jakimś sensie, więc taka osoba również mnie jako niewierzącego, który 100 czy 200 czy 300 lat temu na pewno by spłonął na stosie, no to raczej mnie powinien przeprosić, zamiast się denerwować, że Kościół już to zrobił. Kościół, czyli kto? Czyli papież? No, było to dla mnie dosyć tajemnicze. No i zacząłem się nad tym zastanawiać. Na czym polegają te przeprosiny? Jak się powertuje tematy przeprosin, jakby formy tych przeprosin, no to zwykle natyka się na coś w stylu, no że my w sumie jesteśmy wspaniali, ale to były takie czasy, no i żeśmy się starali jak najlepiej, ale w związku z tymi czasami to mogło wyglądać tak troszeczkę jak przemoc, tak odrobinkę. No więc przepraszamy w sumie. No więc to nie do końca są przeprosiny, nie? Wręcz przeciwnie, dla mnie jest to takie troszeczkę aroganckie, że ja bym już wolał, żeby nie padły żadne słowa niż to. Ale zostawmy to. Załóżmy, żeby nawet te przeprosiny były szczere. Tak, ja nie wierzę, moje prawo, nie wierzę w to, że one są szczere. Mam nadzieję, że nie jest to obrażanie uczuć religijnych. Ale załóżmy, żeby były szczere. No więc co z tego wynika? Czy mamy nadal święto Bożego Ciała? Mamy. Czy mamy nadal katolicyzm? Mamy. Tak? Czy mamy nadal papieży? Mamy. Wyobraźmy sobie odwrotną sytuację. No, wypełniano gdzieś tam jakieś ludobójstwo, mordowano ludzi, torturowano ludzi, tak? No i zwykle bywa tak, że się już nie wraca do struktur władzy i struktur ideologicznych, które się dopuszczały do takich rzeczy, tak? Przeprosiny polegają na tym, że ktoś przeprasza i nadal jest filerem, na przykład, albo jego następca nadal jest filerem i tak dalej, tylko przeproszenie polega na tym, że ludzie chcą się odciąć od tej złej historii. Chcą to porzucić, bo wiedzą, że takie, a nie inne idee, taki, a nie inny światopogląd, taka, a nie inna religia, no, wywoływały różne zbrodnicze sytuacje. Tak? No więc, żeby być uczciwym, żeby uczciwie przeprosić, mówi się nie, porzućmy to. Nie myślmy już o tym więcej. To było złe. To nie było w porządku. Nie odczuwam, żeby coś takiego się stało. Może jestem subiektywny w tym, ale no mam wrażenie, że wszystko jest po staremu, a jeśli coś się zmieniło, to raczej poprzez naciski z zewnątrz i obawiam się niestety, że przy odpowiednim jakby rozwoju sytuacji politycznej takie coś mogłoby wrócić. Znów mogłoby wrócić takie obchodzenie świąt tej czy innej religii, o czym przekonują nas czasem różne fundamentalizmy religijne, nie tylko oczywiście chrześcijańskie, ale muzułmańskie, hinduistyczne, nawet buddyjskie. Także no po prostu pewne ideały oświecenia, które trochę uspokoiły agresję związaną z ideami wiary, no są w uśpieniu, nie zostały pokonane. No ale dobrze, no pomyślmy o innej formie szczerych przeprosin. Skoro ktoś nie może, nie wiem dlaczego nie może, zerwać z tym, co było złe, albo co, no przynajmniej w znacznej części było złe, no bo wiadomo, zawsze tak jest, że nic nie jest do końca złe, prawda, że
tworzono świetną sztukę, no, za czasów pewnego reżimu totalitarnego też w sumie tworzono wspaniałe autostrady, nie powiem jakiego, pierwsze w Europie. Ale no, same autostrady nie usprawiedliwiają tego reżimu. Tak samo tutaj różne rzeczy nie usprawiedliwiają do końca tych konających w mękach ludzi podczas Bożego Ciała, tudzież tego, co wypisywał Luther o Żydach. Tak, to tego nie usprawiedliwia. Ale zostawmy to. Pomyślmy sobie, że nie możemy tego zrobić, tak? Bo nie wiadomo dlaczego. Ludzie nie chcą się nad tym zastanowić i nie widzą w tym nic złego. Nie chcą tak tego widzieć. Ale czy nie wypadałoby wykreślić z różnych świętych ksiąg rzeczy ewidentnie będących mową nienawiści? Bo takie są, zarówno w Koranie, jak i w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie wiemy doskonale, każdy, kto tą księgę czytał, wie, że jest tam mnóstwo momentów, w których Bóg Jahwe nawołuje do tego, żeby zabić wszystkich ludzi w danym miejscu. Wszystkich. Kobiety, dzieci. I jest wręcz zły na swój lud, że nie zabija wszystkich. Także jak się nie zabije wszystkich do końca, to Bóg jest zły. Należy dokonywać totalnej czystki. To wynika ze Starego Testamentu. Dlaczego to nie jest wykreślone? Dlaczego to się sprzedaje powszechnie w każdym sklepie? Dlaczego to mogą czytać dzieci? Dzieci nie czytają takich książek. Jakby to nie była święta księga, zdaniem niektórych, nikt normalny by tego dzieciom nie dawał. Ale jako, że to jest świętą księgą, to sobie leży w każdym prawie że domu. Wydaje mi się, że to nie jest w porządku i dużo bardziej bym wolał od przeprosin wykreślenie tego ze Starego Testamentu. Po prostu wykreślenie tego jako rzeczy nawołujących do przemocy, do nienawiści. W Nowym Testamencie też znajdziemy takie fragmenty. Jezus mówi na przykład, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. To mówi Jezus w Nowym Testamencie. Tak? Czyli kto nie jest z nim, ten jest automatycznie wrogiem. Wiemy, że podobnymi ideami posługiwały się różne reżimy totalitarne. I tak, także to zdanie też mi się nie podoba, bo doprowadziło ludzi do bardzo złych rzeczy. Jakby ktoś miał wątpliwości, jakby myślał, że w tym cytacie chodzi o jakieś rzeczy duchowe i tak dalej, no to Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza mówi, że a kto by we mnie nie wierzył, tego przyprowadźcie i zabijcie na moich oczach. Tak, to są słowa Jezusa według Ewangelii, według Świętego Łukasza. Moim zdaniem to należy wykreślić. Zamiast przepraszać, po prostu takie zdania należy wykreślić. Skoro już musi to być wydawane. No bo to jest mowa nienawiści, tak? Nie wiem, czy to obraża uczucia, to obraża coś dużo więcej, tak? Ludzie mogą z tego skorzystać i naprawdę, tak jak dawniej, zabijać innych. Bo tak bywało i myślę, że to zdanie inspirowało wielu ludzi do przemocy. No bo faktem jest, że Nowy Testament był jedną z najbardziej dostępnych, najbardziej popularnych książek w cywilizacji zachodniej. No a wiemy, że nasza historia bynajmniej nie jest wolna od przemocy. Więc wypadałoby to wykreślić. Oczywiście w Koranie i w świętych księgach hinduizmu też znajdziemy podobne rzeczy nawołujące do nienawiści na tle rasowym, kastowym, do nienawiści wobec kobiet, do poniżania kobiet, do oczywiście nietolerowania osób o odmiennej orientacji seksualnej. No wydaje mi się, że to należy wykreślić. Albo ktoś wierzy, że Bóg tego rzeczywiście chce. Tak? Że Bóg rzeczywiście chce, żeby ludzi, którzy w Niego nie wierzą, zabijać. No zakładam, że jest ktoś, kto wierzy w Boga, kto wierzy, że tą księgę napisał, czy też zainspirował Bóg. No więc w tym momencie niech powie szczerze, że ja chcę zabijać każdego, kto nie jest wyznawcą mojego Boga. Tak? No bo tak jest napisane w księdze. I wtedy ja będę dokładał wszelkich starań, żeby taka osoba wylądowała w areszcie. Tak? No bo to jest przestępstwo. Tak myśleć. Tak źle życzyć innym ludziom. A mniejszym nadużyciem jakby społecznego zaufania, szacunku dla innych ludzi, no jest po prostu tak powszechne publikowanie takich ksiąg. Z takimi zdaniami. Niewykreślonych. Nieocenzurowanych przez humanizm. Przez to, że życzymy innym dobrze. Oczywiście ktoś powie, że to tylko metafora, tak? Ale jak bardzo często zmieniało się, co jest metaforą, a co nie jest metaforą? Poza tym, czego metaforą są takie zdania? Że należy zabić całe miasto, całą ludność? Albo że należy zabić każdego, kto śmiela się myśleć inaczej? Czego to są metafory? To jest bardzo ciekawy problem, bardzo ciekawa zagadka. I chciałbym wierzących, którzy tego słuchają, poprosić o odpowiedź na to pytanie, a nie o rzucenie się na mnie za to, że ośmieliłem się powiedzieć prawdę.